Wracamy do gry, chłopcy i dziewczęta. Mierzę w kosmos, we wszechświat, który patrzy na nas z góry i pokazuje palcem. Dobrze się zachowujesz, synu marnotrawny. Zasługujesz na przebaczenie, cokolwiek to znaczy. Dlaczego cokolwiek byśmy nie robili, jak bardzo byśmy się nie starali, i tak nie jesteśmy w stanie dojść do magicznego punktu doskonałości, albo przynajmniej do takiego momentu, w którym coś przełącza się w naszym życiu i nagle jesteśmy całkowicie szczęśliwi. Może dlatego, że życie wcale nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Może życie pragnie tego, żebyśmy po prostu przetrwali. A to my mylimy szczęście z przetrwaniem i okazuje się, że mamy jednego wielkiego doła, ponieważ rzeczywistość nigdy nie jest doskonała. A że nasz mózg ma tendencję do skupiania się na rzeczach, które nie działają, no wiesz, jakoś musisz przetrwać, a żeby przetrwać musisz się martwić, bo kto by te wszystkie rzeczy i drobiazgi w twoim życiu zorganizował, jak nie ty? Więc coś wymusza na tobie presję i napięcie i poczucie odpowiedzialności, czyli wewnętrznego przymusu, żebyś po prostu starał się lepiej, ponieważ bez tego byś po prostu nie zginął. Wróć! Zginąłbyś, perfekcjonizm. Wróćmy do tego tematu głównego, o którym miałem mówić. Mianowicie chodzi o poddanie się. Dlaczego nie jesteś w stanie się poddać w życiu? Dlaczego nawet gdy ktoś mówi tobie poddaj się, albo w tematach duchowych słyszysz poddaj się, albo już totalnie się poddajesz, bo już nie masz siły i padasz i odpoczywasz, bo prawdopodobnie poddałeś się, bo za dużo wymagałeś od siebie i już nie masz siły i poddajesz się i albo wpadasz w depresję, bo już ci się nic nie chce, albo po prostu się regenerujesz, wstajesz i idziesz dalej, ale bez względu na wszystko i tak zatrzymać się nie jesteś w stanie, bo twoje życie i tak zawsze będzie wymuszać na tobie odgrywanie roli i poczucie kontroli. O kurczę, zdradziłem wszystkie sekrety. No nie wszystkie, bo zawsze można wymyśleć ich więcej, bo życie jest tak cudowne i kompleksowe, że pozwala nam na wynajdowanie coraz to nowszych pojęć, żebyśmy mogli się bawić dalej. Więc po prostu pobawmy się dalej, tak. Ale dlaczego mielibyśmy się poddać? No w zasadzie chodzi o to, żeby przestać pchać rzeczy na siłę z przymusu i z takiego poczucia zmęczenia i po prostu pozwolić na to, żeby życie samo się zadziewało, poniekąd podejmując za nas decyzje, no tak, żebyśmy mieli większe flow i żebyśmy mniej męczyli się z tym wszystkim, nie? No bo to jest przecież sedno większości przekazów duchowych, żeby się po prostu poddać. Poddać się. Poddaj się, człowieku. Poddanie. Musisz zaufać. Zaufanie jest kluczem do twojego istnienia. Czym jest istnienie? To takie poczucie napięcia z tyłu twojej głowy, które podszywa się pod uczucie bycia ja. Ale jak zwrócisz na nie uwagę, to okaże się, że w zasadzie ten punkt w przestrzeni, na który próbujesz zwrócić uwagę, który jest w zasadzie tobą samym, jest tobą samym, który próbuje zwrócić uwagę na ten punkt w przestrzeni, który jest tobą samym. Więc próbujesz zwrócić uwagę na siebie, który próbuje zwrócić uwagę na siebie. Tyle wygrać! Ale żeby wygrać, trzeba grać, więc grajmy dalej. W zasadzie to czuję się, jakbym grał jakiś utwór muzyczny i przyciskał jakieś przyciski na fortepianie zwanym mój mózg. Bo mój mózg jest moim głównym instrumentem, jaki używam. Poza tym też barwa mojego głosu. To wróćmy do tego poddania się. Czynnikiem kluczowym w kwestii poddania się jest porzucenie kontroli, czyli poczucia, które definiuje ciebie jako osobę samoświadomą, która musi zrobić coś, żeby coś z tego mieć. No ale jak porzucisz poczucie kontroli, czyli potrzebę robienia czegoś, żeby coś z tego mieć, tak samo musiałbyś porzucić oczekiwania, musiałbyś porzucić kwestię wyboru, musiałbyś porzucić kwestię podejmowania decyzji, no musiałbyś po prostu zrezygnować ze swojego własnego egoistycznego interesu, co w zasadzie pozostawiłoby cię z niczym, albo przynajmniej poczuciem ulgi od egzystencjalnych trosk i taką częścią, może po części kobiecej energii, która decyduje o tym wszystkim. Mówię kobiecej, bo to się tak przyjęło, że ta część kobiecej energii to jest taka uległość, albo poddanie, albo przyzwolenie do istnienia, albo przyzwolenie do bycia. Ale w zasadzie nie wiem, kto to określał, bo przecież to tak samo mogłoby być męskie. W zasadzie gdzie są granice pomiędzy jednym a drugim? Poza tym, że określają to nasze narządy płciowe, wielkość piersi i zdolność do rodzenia dzieci. Powracając, gdy się poddajemy, czyli pozwalamy, żeby rzeczy się po prostu zadziewały, możemy to zrobić na przykład poprzez medytację, albo uważność, albo po prostu odpuszczając, albo mając wywalone, no to wtedy pozwalamy, żeby rzeczy się po prostu działy, nie? Mniej mamy ciśnienia, mniej mamy presji, mniej mamy stresu i w zasadzie możemy działać wtedy z pozycji nieumysłu, czyli tak zwanej pustości umysłu, albo po prostu
spontaniczności życia, które się samo zadziewa z siebie i wtedy otwieram się na większy przepływ, na większą spontaniczność i coś, co mógłbym nazywać bliżej nieokreślonym wyborem, który determinuje naszą przyszłość, tak samo jak determinuje tą przyszłość to, że oddychamy, wstajemy rano z łóżka i słońce świeci. I tyle możemy wiedzieć o tym wszystkim. Może zacznę po prostu określać nowe serie na YouTubie, na przykład to byłby jakiś kabaret, nie? Mogę zrobić sobie kabaret. Lubię robić kabaret. Fajnie jest robić kabaret. Problem z poddaniem się jest też taki, że gdy próbujemy się poddać, to po części utwierdzamy się w przekonaniu, że jesteśmy bardziej duchowi niż jak gdybyśmy się nie poddali. Albo w zasadzie to i tak nie ma znaczenia. W zasadzie nie ma to znaczenia do momentu, w którym nie włączą się nasze wątpliwości. Czyli poddawanie w zwątpienie naszych własnych myśli. Czy one mają sens? No ale sens mogą one mieć tylko i wyłącznie, gdy zestawimy je z kolejnymi myślami. Więc myślenie o myśleniu jest wątpliwościami. Są wątpliwościami, jest wątpliwością. W zasadzie to bez względu na to, jak bardzo byś się nie poddał, i tak będziesz taszczył to ciało przez resztę twojego życia. Więc coś będzie musiało decydować o tym, żebyś przeżył i przetrwał. I szedł se dalej, nie? Więc w zasadzie to nie do końca jesteś w stanie się poddać. Albo przynajmniej zależy to od punktu widzenia, który przyjmujemy na owe poddawanie siebie. Może w zasadzie chodzi o to, żeby brać rzeczy mniej na serio. I mniej osobiście się do nich przywiązywać. I pozwolić na to, żeby nasze poczucie tożsamości rozszerzyło się trochę, dając nam więcej przestrzeni na to, żeby mogły zadziewać się nowe rzeczy spoza zakresu naszego osobistego pudełka. Tutaj dochodzi do tego jeszcze jedna kwestia. Moje poddanie siebie może być inne niż twoje poddanie się siebie. Bo w zasadzie nie ma dwóch takich samych doświadczeń. Więc moje doświadczenie siebie, które się poddaje, może być innym doświadczeniem ciebie, które się poddaje. Ale że wszystko kończy się na tym, co jest i zwrócenie na to uwagi rozpoczyna proces poddawania siebie, który nie ma początku ani końca, to sam moment, kiedy dochodzimy do sedna poddania siebie, zaraz przesuwa się w czasie i zamienia w kolejne doświadczenie, które jest tym samym poczuciem kontroli, które za chwilę zamienia się w poddanie się. Kocham was. Trzymajcie się ciepło, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, linki są na dole, zapraszam na grupę, na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Do kontaktu. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.